Sponsorem programu jest grupa CCC. Tym razem kibicuj Onet rano w plenerze. Jesteśmy w Hiszpanii, w hiszpańskiej Denii przy wejściu na pole golfowe, ale nie będziemy o golfie rozmawiać, tylko o kolarce, bo ze mną dotychczas dyrektor sportowy, od niedawna menedżer generalny, także Piotr Wadecki. Piotr, gratuluję. Najważniejszy człowiek w ekipie CCC. Piotr, wszyscy dzisiaj gdzieś tam myślą o świętach. Wy jesteście w Hiszpanii i myślicie o przyszłym roku i o tym, jak będzie wyglądał sezon ekipy CCC. Więc jak będzie wyglądał? O świętach też myślimy. Także to nie jest tak, że tylko o kolarstwie. Myślimy o tych świętach, bo tuż po tym zgrupowaniu wszyscy wracają do domu na krótką przerwę świąteczną i noworoczną. I ponownie pojawiamy się w Hiszpanii na kolejnych przygotowaniach. To zgrupowanie jest zgrupowaniem, które ma na celu zorganizować cały plan startów, indywidualnych startów z zawodnikami. Odwiedzają nas sponsorzy, spotykamy się na rozmowach po treningach, także to jest taki moment, w którym cała ekipa może się spotkać tylko raz w roku, bo później już rozjeżdżamy się i startujemy w trzech różnych programach. I bardzo się cieszymy, że możemy tutaj wspólnie również z ekipą kobiet spędzić te kilka dni. Ale na pewno układasz jakieś plany, gdzieś tam sobie wyobrażasz. Zresztą ogłosiliście wasze cele na następny sezon i to są cele naprawdę trudne do zrealizowania, bo chcecie wygrywać dużo więcej niż w tym pierwszym sezonie, który, no wiadomo, był trudny, późno ekipa powstała, to i tak wszystko wyglądało bardzo dobrze, ale ten drugi sezon ma być znacznie lepszy. Tak, no zawsze stawiamy sobie bardzo wysoko poprzeczkę, zresztą nasi sponsorzy tą poprzeczkę również wysoko stawiają. Mamy wzmocnienia w zespole. Dołączyli do naszej ekipy zawodnicy tacy jak chociażby Matteo Trentin, prawie mistrz świata z Yorkshire, srebrny medalista i myślę, że z tym zawodnikiem Greg Van Avermaet będzie mógł tworzyć naprawdę bardzo dobry duet i wspólnie będą mogli rozgrywać te wyścigi wiosenne, na których nam bardzo zależy w pierwszej części sezonu, czyli Strade Bianche, Mediolan Sanremo, Flandria, Paris-Roubaix. I to są pierwsze cele zespołu, wygrać któryś z tych monumentów, bo to są najważniejsze wyścigi wiosenne. I tutaj Van Avermaet, Trentin to będą zawodnicy, no, którzy będą celowali w zwycięstwo w któryś z tych wyścigów. Później zaczynamy wyścigi wieloetapowe, zaczynamy od wielkiego touru Giro Italia i kolejne wzmocnienia ekipy to Ilnur Zakarin, który już wygrywał etapy na Giro Italia. Plasował się wysoko w klasyfikacji generalnej, także bardzo liczymy na tego zawodnika. Jest Jan Hirt, który wrócił po dwuletniej przerwie do zespołu CCC. Także jesteśmy pełni optymizmu, bojowo. Jest kilku młodych takich, którzy mogą przebojem wedrzeć się do światowej czołówki, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ale ostatni sezon był jednym z takich najdziwniejszych w ostatnich latach, bo rzeczywiście ta kolarska młodzież szturmem podbiła czołówkę. Wy kilku młodych teraz do składu dobraliście i to też może być z nimi ciekawie. Tak, rzeczywiście młoda ekipa CCC Development, która liczyła w swoich szeregach 12 zawodników, zrobiła furorę w Polsce i wygrała prawie 20 wyścigów. Także no, ci młodzi 20-letni chłopcy radzili sobie znakomicie. I trzech z nich trafiło do głównej ekipy World Tourowskiej. Oni są jeszcze bardzo młodzi, także kolarstwo dla nich tak naprawdę dopiero się zaczyna. Ale już pokazali, że no, potrafią szybko pojechać pod górę, potrafią dobrze zafiniszować, także liczymy, że rozwiną swoje skrzydła jeszcze bardziej w naszym zespole. Jest Michał Paluta, mistrz Polski. Także to jest ogromna duma i duży przywilej i honor, że możemy mieć koszulkę biało-czerwoną z orłem na piersi w tym polskim World Tourowskim teamie. Mówisz o młodych chłopakach. Oni mają na kim się wzorować. Wywołałeś wcześniej nazwisko Grega Van Avermaeta, mistrza olimpijskiego z Rio de Janeiro. Ja wczoraj miałem okazję z nim rozmawiać. Greg o swoich celach mówi krótko, zresztą zobaczmy sami. Goals for the next season are classics and then going to the Tour de France and obviously Olympics, defending my title in Tokyo would be great and this is kind of my main goal of the season. Greg powiedział, że będzie wielkim honorem bronić tytułu mistrza olimpijskiego w Tokio. Ty byłeś w Tokio, będzie mu ciężko. Będzie ciężko, trasa preferuje kolarzy dobrze jeżdżących po górach. Ale no, w Rio de Janeiro Greg Van Avermaet też nie miał... Tam też mówiło się, że trasa będzie dla górali, a wygrał klasykowie. Też mówiło się, że trasa będzie dla górali, wygrał Greg. Także ja bym go tak szybko nie przekreślał. No i wyścig olimpijski to jest taki wyścig specyficzny. Maksymalna liczba zawodników z każdej reprezentacji to jest 5. Także bardzo ciężki wyścig do kontrolowania i trzeba mieć dobry dzień, bardzo dużo szczęścia. Także no, zobaczymy, to będzie bardzo otwarty wyścig, bardzo długi przede wszystkim wyścig, bo ponad 250 km. Bardzo
bardzo wilgotnej i gorącej atmosferze, bo to jest taki letni czas w Japonii i będzie na pewno bardzo ciekawie i wygra ten, który będzie najsilniejszy i ten, który będzie miał najwięcej szczęścia. Wracając do ekipy CCC, poprzedni sezon, no i te wcześniejsze, kiedy ekipa jeździła pod inną nazwą, była to drużyna, która się kojarzyła przede wszystkim z sukcesami w klasykach. Wy chcecie, żeby dalej ta drużyna była mocna przede wszystkim w wyścigach jednodniowych, czy będziesz szukał balansu takiego, żeby i w rywalizacji etapowej też błyszczeć? Ja myślę, że jeszcze w tej chwili nie mamy zawodnika, który mógłby wygrać duży tur, czy stanąć na podium dużego turu. Także prawdopodobnie na tych wielkich turach, takich jak Giro, Tour de France, Vuelta a España, będziemy koncentrowali się na zwycięstwach etapowych, bo pewnie większym sukcesem jest wygrać etap na turze czy na Giro, jeżeli zająć szóste czy siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. Także to są wyścigi, na których będziemy starali się takimi zawodnikami jak Hirt, Trentin, Van Avermaet, Sakalin, spróbować powalczyć o zwycięstwo etapowe. A na naszym narodowym wyścigu, który jest w naszym kalendarzu tak naprawdę najważniejszym wyścigiem, czyli wyścigu Tour de Pologne, spróbujemy powalczyć o zwycięstwo i tam też przyjechać najlepszym możliwym składem, bo jesteśmy polską ekipą z polskim sponsorem i polski wyścig World Tourowski dla nas będzie tak naprawdę najważniejszym wyścigiem i najważniejszym startem. Dzięki Ci, Piotr, wielkie. O tych wszystkich planach, o tych wszystkich celach rozmawiałem przez ostatnie dni z koleżami CCC tutaj na miejscu w Denii. To wszystko będzie można znaleźć na cccteam.onet.pl, na sport.onet.pl, na przeglądsportowy.pl. A dzisiaj już dziękuję, oddaję głos do studia. Sponsorem programu była grupa CCC.